Dolnośląskie Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze nr 12 i nr 13 znajdujące się we Wrocławiu to placówki świetnie przygotowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nasza placówka jest jedną z 8 w Polsce, która kształci dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku, czyli taką młodzież, która trafia do szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Klasy są dostosowane nie tylko wielkościowo, ale i sprzętowo pod względem podręczników, pomocy dydaktycznych dla potrzeb uczniów z dysfunkcją wzroku, a więc staramy się zapewnić, żeby w każdej klasie była maszyna brajlowska, żeby były różnego rodzaju inne sprzęty typu powiększalnik telewizyjny, który wspiera uczniów słabowidzących z kolei, no i wyposażenie gabinetu w odpowiednie podręczniki. Samorząd województwa dolnośląskiego wspiera nas, inwestując no nie tylko w nasze dzieci z województwa dolnośląskiego, ale dzieci z całej Polski. Nasza placówka jest właściwie jedyną na Dolnym Śląsku tak dużą placówką, która obejmuje dzieci niesłyszące, ale także z innymi niepełnosprawnościami. Są to zajęcia prowadzone wszechstronnie rozwijające dzieci. Pracuje to bardzo dużo osób niesłyszących. Nawet dyrektor jest implantowany, że jesteś jakimś znakiem czasu. Jedną z absolwentek szkoły jest pani Rita Saganowska, która obecnie pracuje tu jako pomoc nauczyciela. W szkole była bardzo dobra atmosfera. Bardzo dobrze wspominam tę placówkę, a teraz pracuję tu jako pomoc nauczyciela i świetnie czuję się w tej roli. Jestem osobą niesłyszącą i pracuję również z dziećmi niesłyszącymi. Cieszę się, że znajomość języka migowego ułatwia mi kontakt z nimi. Dzięki temu, że Urząd Marszałkowski nas wspiera, możemy się pochwalić takie wyposażenie, które zapewnia wszechstronną pomoc. Sale są takie, że każdy dla siebie coś znaczy. Są bardzo dobrze wyposażone, ale wartością też są nauczyciele przygotowani do pracy z dziećmi. Także sale plus pracownicy to jest naprawdę wielka kapitał tego ośrodka. Przyjeżdżają maluszki od paru miesięcy i z nimi się pracuje różnymi metodami, aby jak największa była możliwość rehabilitacji tych wad, które dzieci posiadają. Dzieci, które mają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną, mogą skorzystać z zajęć specjalistów, którzy tutaj pomagają w jak najwcześniejszej rehabilitacji. Ośrodek jest wspaniale wyposażony przez nasz Dolnośląski Urząd Marszałkowski, więc dzieci mają naprawdę możliwości uczenia się na każdym etapie, od maleńkiego dzieciątka z wczesnego wspomagania rozwoju, przez przedszkole, szkołę podstawową i wszystkie szkoły ponadpodstawowe do wyboru, do koloru. Pracownie i klasy są naprawdę świetnie wyposażone. Pracujemy po prostu indywidualnie z uczniem. Nie znałam wcześniej tej placówki, ale pytałam dużo osób i dużo osób poleciło mi właśnie ten ośrodek. Na razie pozytywnie wszystko, syn też chętnie uczęszcza na zajęcia i tak naprawdę, tak jak tu wyszedł od jednej pani, chciał już przejść do drugiej pani na zajęcia, prawda? Córeczka bardzo chętnie chodzi na zajęcia, ona też jest taka dosyć otwarta, więc jak tylko widzi, że jedna pani otwiera drzwi, to już leci i w ogóle nie ma problemu. Panie są sympatyczne, zawsze coś podpowiedzą, co trzeba robić z dzieckiem, trzeba ćwiczyć też w domu, trzeba mu poświęcać ten czas. No i dobrze, że te panie też tak zwracają na to uwagę i podpowiadają, co można z dzieckiem wykonywać w domu, jakie ćwiczenia one teraz ćwiczą, żeby to można było też również wdrażać w domu. Placówki organizują także wycieczki dla swoich podopiecznych. Prowadzimy różne takie zajęcia, warsztaty, projekty. Wyjeżdżam za granicę. Ostatnio byliśmy w Hiszpanii. Mam kontakty z obozem w Oświęcimiu, gdzie nasi uczniowie prowadzą odnawianie sal i sprzętu. To jest bardzo, bardzo ważny element kształcenia i nauki historii Polski. Obie placówki oferują również internaty dla uczniów, dla których dojeżdżanie na zajęcia byłoby problemem. Najmłodsze maluszki w grupach internatowych są od przedszkola. Tam jest chyba 5-letnie dzieciątko, czy 2 5-letnich dzieci. Znajdując się w internacie u nas, dziecko jest szczęśliwe, bo znajduje się pośród takich samych dzieci jak oni. W ramach oczywiście tej placówki jest internat, dlatego że mamy tu dzieci i młodzież nie tylko z terenu województwa dolnośląskiego, ale również z terenu całej Polski. Internat
ma być takim miejscem jak dom rodzinny. W ramach pracy w internacie wychowawcy proponują swoim podopiecznym różnego rodzaju formy aktywności. Tak? Jest do dyspozycji cały czas pływalnia, jest do dyspozycji cały kompleks sportowy. Jako pierwsi w Polsce mamy również oddział mistrzostwa sportowego, który przygotowuje do profesjonalnego, zawodowego sportu piłkarzy nożnych, niewidomych piłkarzy nożnych. To jest oddział, który jest uruchamiany. Jest to zaszczyt dla nas, że nasi uczniowie, czy tam uczniowie właśnie z takim potencjałem, ale niewidomi, słabowidzący, mogą do nas przyjść i przygotowywać się do profesjonalnego sportu, tak jak do tej pory miało to miejsce w szkołach mistrzostwa sportowego czy w szkołach sportowych dla uczniów pełnosprawnych. W klasach 1-8 chodziłem do szkoły masowej u siebie blisko domu. Największe różnice, jakie mi się wydaje, są zauważalne, no to bardziej indywidualne podejście do uczniów. No jednak w szkołach masowych klasy są liczne, po 30 osób. Tutaj są klasy może maksymalnie 10-osobowe. Nauczyciele są bardzo pomocni, koledzy i koleżanki również. W internatach mamy wychowawców, którzy również na przykład pomagają nam w zadaniach domowych. Albo jeżeli mamy jakieś inne problemy, mamy też kadrę psychologów i zawsze, jeżeli czegoś potrzebujemy, możemy się do nich zwrócić. Zajmujemy się głównie trzema dyscyplinami sportowymi dla osób niewidomych i niedowidzących. Blind football, showdown i goalball. Ja akurat należę do sekcji tej ostatniej, czyli goalballa. Jestem reprezentantem Polski i aktywnie uczestniczę w zawodach i jeżdżę na turnieje międzynarodowe. Zanim kadra przede wszystkim jest przygotowana, tak? Bo oni posiadają wykształcenie tyflopedagogiczne, które pozwala im wykonywać pracę, czyli pozwala im uczyć nas. Wiedzą, jak to robić. Jeśli chodzi o sam ośrodek, o same dostosowanie ośrodka do potrzeb osób niewidomych pod względem architektonicznym, jest na plus. Mamy ścieżki prowadzące na korytarzach. Układ korytarzy jest bardzo prosty. Wychowawcy są chętni, żeby wychodzić z nami na różne wydarzenia, czy też tak po prostu sobie wyjść po południu na spacer. To są ośrodki, które są wyspecjalizowane we wsparciu osób z konkretnym niepełnosprawnością. Ci uczniowie, nasi podopieczni czują się w nich dobrze, no ponieważ mają osoby, które je doskonale rozumieją. I co ważne, te ośrodki z uwagi na to, że się specjalizują w danych niepełnosprawnościach, również mają większą ofertę dostosowaną do tych potrzeb. Mamy wiele pozytywnych przykładów właśnie tego, że tego typu placówki przygotowały młodych ludzi do samodzielnego życia, również samodzielnego życia w tym wymiarze zawodowym. To jest niezwykle ważne, żeby każdy czuł się w naszym społeczeństwie dobrze, żeby pokazywać, że każdy jest ważny. Mamy doskonałych masażystów, którzy są osobami niewidomymi, niedowidzącymi i pracują normalnie jako profesjonalni masażyści, więc to wszystko jest możliwe. My zdajemy sobie sprawę, że do tego typu ośrodków potrzebne jest dołożenie środków finansowych. Nie mamy z tym problemu. To jest nasza odpowiedzialność jako samorządu województwa do tego, żeby dawać tym młodym ludziom opiekę, dawać im edukację i dawać im start w to dorosłe, zawodowe życie. Dolnośląskie Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze nr 12 i nr 13 zapraszają nowych uczniów.